samota, jeży w domu progach halszki, garden party, majątek okazały, pusza w oddali, spacer romanty w terenie, dziewczyna wspomina dziwne zdarzenie, gdy szykowała się na randkę, robiła manikur na werandzie, nagle zauważyła żebraczkę, co potajemnie zbierała jej paznokcie ucięte. Jerzy usiłował zbagatelizować to, lecz narzeczona była niespokojna, bo czuła, że częściej jakaś w ręce tej baby się dostała. Wiwarta, 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 salamandra. Znajdują łódkę i wypływają na jezioro, w oddali dziwna wyspa jak na ten rejon. Cumują przy niej i cieszą się z sobą, pocałunki namiętne i spokój w koło. Leniwe południe, ziemia nagrzana z piekotą, halszka zasypia otulona miłością. Jerzy wdycha jej włosów woń, błogość. Zauważa nagle łódź z zakonnicami. Jedna z nich smutno patrzy, wyciąga ręce spętane korelami, łódka z mniszkami zniga za skałami. Budzi się zawstydzona drzemką, szła piękną łąką kwiatów pełną. Trzymając bokiem doszła do muru wkrótce, na którym wielki cień rósł jej. Ujrzała zakonnicę uradowaną jej przybyciem, która jej mówiła, będą razem szczęśliwe. I poszły do starego klasztoru na drodze przeciwnej. Dziwny sen, pojawił się u niej smutek, Jerzy odsumował łódkę. Wrócili do domu wkrótce, pod wieczorem w towarzystwie rodziców narzeczonej. Jerzy zniecierpliwiony, zegarek obserwujący, żegna się i wyrusza do Kamy Bronicz. Halszka mówi, żeby nie szedł tam, bo ma złe przeczucia, on nie słuchał. Spotkają się przecież do jutra. Wszedł do tramwaju, wyszedł po kwadransie, na ulicy Parkowej nie miał wątpliwości żadnej. To dom Wierusza, wszystko się zgadzało, czy ona była jego kochanką? Czemu to ukrywa? Traktuje ją z pogardą. Skąd ten stosunek negatywny? Wszedł do domu, lecz wnętrze było już czymś zupełnie innym. Zastanawiające zmiany w domostwie. Pojawia się widmo Wierusza i znika w kolumnach. Metamorfoza domostwa znaczna, niepokojąca. Dawna willa parterowa prowadzi po schodach czerwonych. Na górze nad misą stoi Kama Bronicz. Jak się okaże z rozmowy, ściągnęła go przez magiczne sposoby. Różne dziwne fakty tej soboty przestają spokój mącić w szponach namiętności. Jerzy osiedlony o halszce zapomni, narzeczona jest daleko, kochanka daje mu
rozkosz nieziemską. Ciekawi go jej wybuch, spowodowany porównaniem jej do pięknej salamandry, a także zakrywanie części ciała nieznacznej. Nieważne, czas mija jak w bajce, gdy ósma razy gaszę, ponagla go nagle, szybciej następnym razem, we wtorek spotkanie. Kama, salamandra. Jawiński, Stefan i Adrian. I warta. Jerzy na klatce zauważa zmianę. Ścianę zamiast drzwi, z których wyszedł właśnie. Czy to są halucynacje? Przecież wspomina Kale. W pracowni Wierusza zastaje swego trucha wyczerpanego podróżą astralną. Źle się stało, stwierdza z powagą, gdy Jerzy mu streszcza spotkanie z Kamą. Andrzej wyłuszcza niuanse tajemne. On jak i Kama są magami w tej grze. Podczas Wierusza eksterioryzacji podstępem zadziałała postać Kamy, zmieniając dom w wymiarze czwartym. Wedle jej woli przy użyciu magii Andrzej Jerzemu pokazuje pentakl, objaśniając symboli, znaczenia i między nim a talizmanami różnicę. Dzięki temu wygra z Kamą pojedynek metafizyczny. Wierusz wierzy, że zwycięży nad Kamą, jeśli czas planety do ducha należy. Nie regresji Jerzy ciekawy, zła genezy słucha Wierusza opowieści wprost z dziedzin tajemnych. Najpierw był Bóg Atma, który chciał doświadczać materia. Drogą się stała cena ewolucji, grzech ciała, bo wszystko musi upadać. Myśl Boga. Vivarda! Myśl Boża do przodu gna. Każdy z nią gigantycznej Vivardy ogniwem. Ty i ja życia przedziwne piękno, kontrasty zewsząd, refleksja przed wyjściem Jerzego. Wierusz pozdrawia, pamiętaj,
Jerzy ważna twa wola, Halszki tylko jest szkoda. Dziewczyna to dobra, Jerzy wychodzi z domostwa. W emocjach rozdział Wiwarty dobiega końca. Ha!